Witajcie w kolejnym wideo przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Ten odcinek miał być w zeszłym tygodniu, jednak temat okazał się bardziej skomplikowany niż pierwotnie przypuszczałem. W końcu przyszedł czas, aby poruszyć temat konstelacji. Jest to jeden z najtrudniejszych tematów, szczególnie, że podchodzę do niego dość emocjonalnie. Konstelacja jest jednym ze statków, które najbardziej podobają mi się wizualnie. Zarówno wnętrze, jak i zewnętrzna część statku jest wykonana bardzo dobrze i sam projekt prezentuje się świetnie. Gdy pierwszy raz ją zobaczyłem, od razu się zakochałem, co spowodowało, że był to pierwszy statek, który znalazł się w moim hangarze, mimo że statkiem nie można było jeszcze latać. Potem było tylko lepiej. Konstelacja przeszła rework i stała się o dwie klasy ładniejsza. Koncepcja statku też nie jest zła, ponieważ jest to statek wielozadaniowy i pierwszy prawdziwy statek multicrew. Nadaje się do wożenia towaru, robienia większości misji, w tym do lądowania na planecie. Aquila i Phoenix zawiera pojazd naziemny. Aquila, Andromeda i Phoenix posiada myśliwiec, który może odczepić się od statku i osłaniać go w czasie walki, jak również dokonać szybkiego zwiadu miejsc, które dla konstelacji są po prostu za małe. Jest to statek modularny, a więc pozwalający na spore zmiany w przeznaczeniu statku. Posiada mocne działa skierowane do przodu, jak i wieżyczki, więc powinien być w stanie skutecznie walczyć. Przyjrzyjmy się mu jednak trochę bliżej. Konstelacja tworzona przez RSI jest statkiem wielozadaniowym, który dorobił się czterech wariantów. Taurus jest wariantem towarowym, Andromeda wielozadaniowym, Aquila eksploracyjnym, a Phoenix luksusowo-turystycznym. Andromeda jest obecnie jedynym statkiem gotowym do lotu, a więc na nim skupię się w czasie omawiania. Wariantom bliżej przyjrzę się w dalszej części. Na wstępie warto powiedzieć, że jest to seria modularnych statków, które są reklamowane jako początek przygody ze statkami multicrew. Jeżeli będziemy statek rozpatrywać w kategoriach myśliwca, to wypada on bardzo dobrze. Mamy 4 sloty na broń 5 poziomu z domyślnie założonymi działami 4 na gimbalach. Domyślną broń należy wymienić, bo są to lasery Behringa M6A, które się grzeją, ciągną za dużo energii i generalnie są słabe. Jest to jednak broń 4 poziomu, a więc mimo wszystko całkiem mocna. Wymieniając je na 4 sztuki balistycznej armaty C788, możemy mieć olbrzymią siłę ognia kosztem szybkości pocisków. Obecnie nie można wymienić broni na spodzie statku na większy rozmiar, ponieważ gimbale są zablokowane na stałe. Jest to spowodowane tym, że wcześniej broń 5 poziomu po prostu podnosiła statek, będąc za dużą. Maksymalnie możemy więc zrobić kombinację 2 piątek i 2 czwórek. Biorąc jednak pod uwagę małą zwrotność statku, trzymałbym się gimbali. Dodatkowo posiadamy 2 wieżyczki mant posiadające działka 2 poziomu. Do tego mamy jeszcze tarczę 5 poziomu z możliwością upgrade'u do 6, zasilane przez mocny reaktor 5 poziomu. Mało tego, mamy również 28 rakiet 1 poziomu oraz 20 rakiet 2. Mimo że są one trochę za małe, przez co mniej skuteczne, to jest to olbrzymia siła ognia. Jeżeli mówilibyśmy teraz o myśliwcu, to stwierdziłbym, że jest to mega przepał. Jednak nie mówimy. Jednostka jest olbrzymia przy swoich 61 metrach długości, 13 wysokości i 26 szerokości. To powoduje, że jest ona bardzo dobrym celem dla mniejszych i bardziej zwinnych jednostek. W teorii tarcze 5 poziomu są dość dobre, jednak przy tak dużym statku w zasadzie każdy pocisk trafia. To powoduje, że tarcze odparowują w ekspresowym tempie. Dodatkowo nawet wolne bronie mają mniejszy problem z trafianiem w tak duży cel, co powoduje, że bronie balistyczne posiadające duży DPS, ale właśnie małą celność, są w stanie pokazać swoją prawdziwą siłę w walce z tym statkiem. Dłuższą chwilę temu nie było to wielkim problemem, ponieważ konstelacja była w stanie walczyć w zasadzie z każdym przeciwnikiem. Być może nie odbywało się to z łatwością i walka nie przebiegała z gracją, to był to jednak statek, który potrafił przysporzyć problemów nawet w PvP. Po wielu narzekaniach ze strony graczy na to, że konstelacja jest zbyt zwrotna, zbyt szybka jak na tak duży statek, w końcu doprowadzono do tego, że lata niczym przeciążona jednostka morska. Celowanie w szybkie, zwrotne myśliwce z działek skierowanych do przodu nie wchodzi w grę, co dość dobitnie widać na filmikach, które są w tle.
Piloci myśliwców odnieśli sukces. W końcu są w stanie bezpiecznie zabijać konstelację, nie obawiając się o obstrzał z czterech dział czwartego poziomu. Konstelacja nie jest w stanie fizycznie obrócić się, aby trafić przeciwnika w dowolnym myśliwcu, np. Hornecie. Osobiście podejrzewam, że obecnie nawet Aurora byłaby w stanie konstelację zabić w walce 1 na 1, zakładając, że pilot konstelacji nie uciekłby, a Aurorze nie skończyłaby się amunicja. Osobiście bardzo żałuję, że doprowadzono do tego stanu. Jest to bardzo ładny i potencjalnie ciekawy statek, który w wyniku narzekań w walce stał się bezużyteczny. Nawet walcząc z NPC jest spory problem. Jeżeli naszym przeciwnikiem jest 350R albo Gladius, to albo jest on poza zasięgiem naszych dział ze względu na to, że krąży wokół nas i my nie jesteśmy w stanie się obrócić, żeby go namierzyć, albo przelatuje koło nas szybko i zanim się odwrócimy, znowu jest poza zasięgiem dział. Dotyczy to oczywiście również naszych malutkich rakiet, które mają zasięg mikron. Na ten moment myśliwiec jest przyspawany na stałe do konstelacji i nie możemy jego użyć. W przyszłości jednak, gdy myśliwiec będzie w stanie wystartować, może to troszeczkę balans zmienić. To powiedziawszy, nadal wierzę, że konstelacja będzie statkiem, który potrafi walczyć. Ostatecznie jest to flagowy statek Star Citizena i zgodnie z zapowiedziami, konstelacja z pełną załogą powinna być w stanie wygrać z trzema Hornetami. Osobiście pamiętam jeszcze, gdy konstelacją latało się z przyjemnością i stanowiła ona dla przeciwnika duże zagrożenie. Jestem przekonany, że jeszcze do tego wrócimy i nie należy tego statku skreślać. Konstelacja jednak nie jest tylko statkiem do walki. Andromeda posiada ładownię pozwalającą jej zabrać 123 jednostki towaru. Jest to ponad dwa razy więcej niż Freelancer i porównywalnie do Freelancera Max. Jest to również prawie 10 razy więcej niż statki startowe. Jest to więc średniej wielkości jednostka do handlu. Oczywiście pojemność w stosunku do takich olbrzymów jak Starfarer czy nawet Caterpillar będzie dużo mniejsza, no ale sam statek też nie jest za duży. Powinien być w stanie w finalnej grze walczyć z innymi statkami w przeciwieństwie do Caterpillara, który będzie wymagał obstawy. Niestety, mimo stosunkowo małego rozmiaru, na pewno nie będzie mogła się ona zmieścić w najmniejszych jump pointach, ale za to jest znacznie lepiej opancerzona niż mniejsze statki transportowe, więc potencjalnie może sobie poradzić z liczniejszym przeciwnikiem lub po prostu go odstraszyć. Andromeda i Aquila posiada również specjalny mały myśliwiec, na stałe zadokowany w tylnej części konstelacji. Jest on szybki, zwrotny i lekko uzbrojony. Zignorowanie go w walce może mieć dla przeciwnika bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Mały zwrotny przeciwnik, który cały czas skutecznie prowadzi ostrzał w naszą stronę, może ostatecznie doprowadzić do naszej śmierci. Andromeda dostępna jest w paczce startowej za $275 plus VAT oraz $225 bez paczki startowej. Warto zaznaczyć, że zawartość paczki nie uzasadnia takiego skoku cenowego. Jeżeli ktoś chce ten statek w paczce startowej, to bardziej opłaca się kupić paczkę z Freelancerem i zrobić upgrade do Andromedy. Wyjdzie nam to około $35 taniej. Aquila jest statkiem eksploracyjnym. W ładowni umieszczono specjalny pojazd, którym można wykonywać misje po wylądowaniu na planecie. Jest on lekko uzbrojony i posiada niewielką ładownię, aby można było zabrać ze sobą znaleziska z wyprawy. Jeżeli ktoś planuje zajmować się eksploracją i misjami na planetach, to posiadanie dedykowanego pojazdu mieszczącego się w ładowni jest mocno wskazane. Teoretycznie można wziąć mniejszą jednostkę, taką jak Freelancer Duel i załadować na nią Dragonfly. Dragonfly jednak nie jest tym samym co dedykowany pojazd. Jest on mniejszy, nie posiada dedykowanej ładowni, szafek na broń, ani miejsca do zabrania pod 4 albo nawet 6 osób. Warto zaznaczyć, że pojazd jest przewożony w ładowni, a to oznacza, że pozostaje naprawdę niewiele miejsca na zabranie znalezionych skarbów. I dotyczy to zarówno konstelacji, jak i Freelancera z Dragonflyem. Aquila posiada tylko jedną wieżyczkę, ale za to posiada znacznie lepszy radar niż jej bliźniacze jednostki. Pozwoli to znaleźć rzeczy, których statki bez specjalizacji w eksploracji nie będą w stanie odnaleźć. Eksploracja będzie w dużej części polegać na tym elemencie, więc daje to sporą przewagę. Aby dodatkowo poprawić aspekt eksploracyjny,
Wariant został wyposażony w silniki, które będą bardziej ekonomiczne, co dodatkowo zwiększy zasięg statku, obniżając jednocześnie koszty operowania. Dodatkowym atutem mającym pomóc w eksploracji są powiększone zbiorniki paliwa, pozwalające na dłuższą podróż bez konieczności tankowania. Jeżeli zamierzamy udać się w nieznane, to może okazać się, że na miejscu, w którym będziemy, nie będzie możliwości uzupełnienia paliwa, a więc statek, który nie ma dużego zapasu, nie będzie w stanie bezpiecznie polecieć tam i z powrotem. Dodatkowym atutem jest nieco inaczej zaprojektowana kabina pilotów. Została ona zoptymalizowana w taki sposób, aby poprawić maksymalnie widoczność. Aquila jest bardzo dobrym statkiem eksploracyjnym i jeżeli ktoś poważnie myśli o eksploracji, to powinien ten wariant mocno rozważyć. Teoretycznie jest to wariant, który kosztuje $275 bez VAT, co stawia go blisko kosztującego $350 bez VAT Karaka. Ale jest to jednostka o połowę mniejsza. To może się przekładać na dostęp do miejsc, które dla Karaka będą za małe, dając jednocześnie spore możliwości eksploracyjne. Mimo, że Karak ma być najlepszym, co można nabyć w zakresie eksploracji, to Aquili bym nie skreślał tak od razu. Dużo tańszym wariantem konstelacji jest Taurus. Ten wariant ma służyć głównie do transportu. To nie oznacza, że nie da się w nim wykonywać innych rzeczy. Posiada on największą ładownię ze wszystkich konstelacji. Jest ona dwukrotnie większa niż ładownie pozostałych, mieszcząc 243 jednostki. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy wariant i to z wielu względów. Po pierwsze, kosztuje on $150 bez VAT, co czyni go najtańszą konstelacją i najtańszym statkiem, który jest prawdziwie multicrew. Po drugie, mimo że ma maksymalnie 5 poziomu tarczę, w przeciwieństwie do pozostałych wariantów, które mają poziom 6, to będzie on dość wytrzymały, podobnie do pozostałych konstelacji. Jako jedyny nie posiada z tyłu specjalnego dedykowanego myśliwca. Posiada za to możliwość wyrzucania niebezpiecznego towaru w kosmos bez konieczności otwierania ładowni. Służy do tego specjalna klapa z tyłu statku. To sugeruje, że mogą trafić się misje, w których towar, który przewozimy, okaże się niebezpieczny i będziemy musieli się go szybko pozbyć. Taurus jest jedynym znanym mi statkiem, który ma do tego dedykowany system. Podobnie do Aquili, Taurus posiada tylko jedną wieżyczkę. Zamiast drugiej zamocowano specjalny kontener, w którym można przewozić towary specjalnego przeznaczenia. Kontener jest ekranowany, dzięki czemu zawartość nie zostanie wykryta w czasie skanów. Może nam to pozwolić przewieźć towary wątpliwego pochodzenia, które jednak można sprzedać za przyzwoitą cenę. Z przecieków wiadomo, że wariant może mieć wykończenie wyglądające na nieco tandetne, ze względu na to, że jest to wariant niskobudżetowy. Jak to będzie w rzeczywistości, to jednak musimy poczekać i zobaczyć. Czemu uważam, że jest to jeden z najciekawszych wariantów? Ze względu na dużą ładownię. Co prawda ma słabsze tarcze, które mogą być problemem, ale tak naprawdę około połowy napotkanych wrogów i tak będzie używać broni balistycznych, więc tarcze nie będą miały aż takiego znaczenia. Dodatkowy myśliwiec to miła sprawa, ale nie jestem przekonany, jak duże będzie on miał znaczenie w rzeczywistej grze. To, co zyskujemy, to duża ładownia. Osobiście uważam, że na ten moment, jeżeli ktoś planuje bawić się w eksplorację, a nie handel, to powinien ten wariant mimo wszystko rozważyć. Co prawda nie posiada on dedykowanego radaru, ale ten jest dodatkowym modułem, który można wsadzić zamiast wieżyczki. Można również wyjąć dodatkowy schowek i zamiast niego wsadzić wieżyczkę lub inny moduł. Silniki można również wymienić na bardziej oszczędne. Do ładowni będziemy w stanie załadować pojazd albo Dragonfly, albo oba i nadal mieć jeszcze trochę miejsca. Nie jestem pewien, czy można powiększyć zbiorniki paliwa, ale nawet bez tego dodatkowe miejsce w ładowni na zebranie ze sobą znalezionych na wyprawach rzeczy może być warte posiadania tego wariantu. Moim zdaniem jest to najciekawszy wariant, ale doprowadzenie go do stanu docelowego będzie wymagało sporo pracy i funduszy. Jako końcowy wariant zostawiłem Feniksa. Jest to luksusowy jacht i w sumie jako nic innego nie należy go traktować.
Teoretycznie możemy nim transportować VIP-ów i pewnie będzie to jakiś zarobek, ale jednak przede wszystkim traktowałbym go jako statek będący objawem nadmiaru gotówki. Jest on ładnie wykończony, dobrze zabezpieczony i pełen dodatków, które są zbędne na statku kosmicznym, typu jacuzzi czy wielkie dwuosobowe łóżko. Wykończenie ma bardzo ładne. W kwestii bezpieczeństwa również jest lepiej wyposażony, posiadając ponadstandardowe wyposażenie. Działko automatyczne, którego nie posiadają pozostałe modele. Na pokładzie mamy również mały myśliwiec oraz samochód, który możemy zabrać na przejażdżkę po planecie. Jako dodatek statek posiada ekranowaną ładownię, która może nam pozwolić na przewiezienie towaru bez wiedzy osób postronnych. Statek jest dostępny tylko przy bardzo wyjątkowych okazjach. Do tej pory w sprzedaży pojawił się może ze dwa razy i kosztował $350 plus VAT. Jak na statek tej wielkości, są to olbrzymie pieniądze. W sumie to nawet i bez statku tej wielkości są to olbrzymie pieniądze, ale osobiście odradzam zakup tego statku, chyba że ktoś śpi na pieniądzach. Za tą cenę można kupić znacznie ciekawsze jednostki. Na koniec wypadałoby wspomnieć o myśliwcach i pojazdach, które są dostarczone ze statkami. Merlin i Achilles są małymi myśliwcami wyposażonymi w broń pierwszego poziomu. Merlin jest ciut słabszy, ale generalnie są to porównywalne jednostki. Jedna posiada 3 działka, druga posiada 4 działka pierwszego poziomu. Oba są dość szybkie, zwrotne i na pewno będą ciężkie do trafienia, więc mogą być nieprzyjemnym przeciwnikiem. W walce nie stanowią wielkiego zagrożenia, ale na tyle duże, że nie wolno ich zostawić samemu sobie. Jednostki są bardzo małe, co daje sporą przewagę w walce, ponieważ bardzo ciężko jest je trafić. Koniecznie muszę wspomnieć, że jednostki nie posiadają możliwości skoku w quantum. Nie tylko jump drive'a, ale już w quantum. To oznacza, że jeżeli konstelacja postanowi skoczyć, zostawiając myśliwiec, to możemy liczyć tylko na to, że ktoś po nas przyleci i uratuje, ponieważ sami nie odlecimy. Jeżeli chodzi o pojazdy naziemne, to na ten moment jeszcze jest bardzo mało wiadomo. Na pewno mają one lekkie uzbrojenie w postaci wieżyczki. Z tego co widziałem, to Lynx, który jest na wyposażeniu Akili, posiada 2 razy CF-007, czyli dwie bronie pierwszego poziomu. Mają również na miejscu szafkę na broń oraz możliwość przewiezienia kilku Marines. Posiadają również miejsce na zbieranie niewielkiej ilości towaru. Na ten moment wiedza na temat pojazdów ograniczy się jednak do tego, co widzieliśmy w trakcie dema z lądowaniem na planetach. Prezentują się nieźle, ale więcej jest ciężko powiedzieć. Pojazdy domyślnie dodane są do Feniksa i Akili. Na ten moment żaden z nich nie jest dostępny w grze. Na koniec trochę moich żali i przemyśleń. Artysta odpowiedzialny za stworzenie konstelacji, Ryan Church, powiedział, jaki cel przyświecał tworzeniu tego statku. Pozwoliłem sobie to przetłumaczyć. Celem konstelacji było tak naprawdę, by wymiatać. Być ikoną. Czymś, co łączy w sobie użyteczność, szybkość oraz siłę ognia. By miała bardzo agresywny, a zarazem smukły wygląd. Ponad wszystko ma być jednak funkcjonalna. Obecnie jest to ciężki, powolny klocek, który niby ma duże działa, ale bardzo szybko się przegrzewają i całe wieki potrzeba, żeby się ostudziły. Dodatkowo z tych dział nie jest w stanie trafić żadnego mniejszego celu, ponieważ ten jest zawsze poza zasięgiem celownika. Ten statek jest obecnie upośledzony. Chris Roberts powiedział, że konstelacja będzie w przyszłości znacznie bardziej odporna niż jest. Wszystkie duże statki będą bardziej odporne. Nieco wcześniej powiedział, że w pełni obsadzona konstelacja poradzi sobie z 3 Hornetami. Daje to pewną nadzieję, jednak jeżeli nie stanie się ona z powrotem szybka i bardziej zwrotna, to obawiam się, że słabo oceniam jej użyteczność, niezależnie od wariantu.
Patrząc na obecne podejście CIG do statków, mam dużą nadzieję, że również konstelacja zostanie poprawiona tak, żeby była statkiem ciekawym i wartym wykorzystania. Jest to jednak dość prawdopodobne, ponieważ obecne statystyki i sposób zachowania statków jest to tylko część testów wykonywanych przez CIG, żeby zobaczyć, jakie rozwiązania się sprawdzają, a jakie nie. Gdy tylko konstelacja stanie się takim statkiem, jakim miała pierwotnie być, to będę ją ponownie goleco polecał, ponieważ jest to epicko wyglądający statek, który ma potencjał do tego, żeby stać się domem pośród gwiazd. Tym stwierdzeniem żegnam się z Wami i zapraszam do nas na forum ITS-a. Do zobaczenia w świecie Star Citizena.